Nie wiem, czy w każdym modelu Alfa Rada występuje ten efekt, ale zwróćcie uwagę tutaj na trytkę. Jak widzicie na wideo, laga opada. Nie wiem, czy można to uznać jako sak, tak zwany opad motocykla. Moim zdaniem aż tak zawieszenie nie powinno opadać. Jeszcze będę te lagi rozbierał, także zobaczę po serwisie, o co tam chodzi. Może możemy bardziej napiąć sprężynę, albo to jest wina oleju. Zawieszenie standardowo jest bardzo miękkie. Ja ważę w granicach 70 kg. Zobaczcie, co się stanie, jak siądę na motocykl. Lagi dość znacznie obniżają się. Zobaczcie po trytce. To byłem ja na motocyklu. Tyle zawieszenie opadło. Lagi już opuściły Alfa Rada. Wyjąłem je z półek, także biorę się za serwis. No i zobaczcie, mimo że w Alfa Radzie oszukane odpowietrzniki, no to zobaczcie, jaki jest zakres pracy lagi. Skok zawiasu. Calutki. Calutka ta powierzchnia pracuje. Czyli tak jak powinno być. Zaraz jeszcze zmierzę i powiem wam, ile to mniej więcej centymetrów jest skok zawiasu. Skok zawieszenia 24 cm, także bardzo, bardzo ładnie. W X-Motosie na zdrowym zawiasie jest to 17 cm, na tutaj mamy 24, także fajnie. A few moments later. No w Alfa Radzie tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy na sprężynę odbój, żeby się nie przesuwała. Tu jest pręt. Oczywiście jakieś dziwne cuda wymyślone, jakby nie można było zrobić na normalną nakrętkę, a tak to też jakieś z aluminium, także pewnie jakby to mocniej ścisnąć, to też by się całe poniszczyło, także bardzo, ale to bardzo trzeba uważać i odpowiednimi narzędziami to odkręcać, żeby tutaj tego nie uszkodzić, bo najwyżej po prostu zastosować jakąś normalną nakrętkę. Ja nie wiem, kto to te rzeczy do Chińczyków wymyśla. Ni to klucz 22, ni to klucz 23, takie pół na pół. No i najlepiej to czymś właśnie takim regulowanym, to żeby nie obrobić po prostu tego metalu. No i tu zobaczcie, pokażę wam ciekawostkę. Tu niby powinien być odpowietrznik, w teorii. Bęk. Tutaj ta dziura to idzie na pręt, także to jest zatkane. Także tak jest odpowietrznik. Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, no niestety wymiana oleju, coś grzebanie przy lagach, to jest bardzo, ale to bardzo brudna robota. Założymy sobie sprężynę. Ja to robię zawsze w takiej pozycji, jak jeszcze nie ma oleju, bo tak to po prostu mi ten tłumik wpada do środka. Już nawet mi się nie chce rękawiczek zakładać. Możemy sobie, jak nam, gdzie mam ten śrubokręt, jak nam wpada ten tłumik do środka, to możemy go sobie tutaj między zwojami przewinąć do góry, przesunąć. Jak to mówi majster, cyk, hop, paluszkiem, paluszkiem. Dobra, już dalej nie dojdzie. Naszykuję sobie podkładki. Śrubkę. I teraz musimy zrobić szybką akcję. Gdzie ja mam tę gumę, żeby się nie rysowała laga? Tutaj. Tu naciskam. Jezus, Andrzej, rączka mi się trzęsie. Podkładka, nakrętka, szybko nakrętka. Oh. Złapałem. Ej, tę jedną podkładkę wymienię, bo jest taka dzika. Dobra, muszę wymienić tę podkładkę. Nie będziemy robić lipy o jedną podkładkę. Dobra, mam taką podkładeczkę. Ta jest bez skazy. Widzicie, wszystko trzeba oglądać dwa razy. Bo nie jest łatwo, nie jest... Można coś przeoczyć. No co ja będę tu...
jakieś morały gadał, po prostu można coś przeoczyć. To była ta druga. Wymieniamy tom. Piąte przez dziesiąte przyłapać, żeby nie wciągało nam pręta tłumika do środka. Dobra. Jak to wygląda teraz? No ładnie. Teraz nie będę się musiał wstydzić za swoją pracę. I teraz tak napiąć, ile się da. Trzy w tamtej były, trzy. Dobrze. O! O, tak jak widzicie albo nie widzicie, jeszcze z dwie podkładki bym tu zmieścił. Doszła do końca śruba, doszła. Dobra, tu mam przyszykowane pod wkręcenie kapselka. Tylko idę, przewiercę teraz tu otwór, żeby był prawdziwy odpowietrznik. Dobra, poszło, poprawię sobie tylko. Na wylot, na wylot. Zobaczcie, nie było odpowietrznika, fake odpowietrznik był. Już jest odpowietrznik. Przewierciłem się tutaj na wylot. Tylko zobaczcie, jeśli by to zostało tak jak było fabrycznie, no to tutaj dochodzi sprężyna i pewnie ten odpowietrznik by nie działał. Ale tutaj jest tak jak wam pokazywałem, zmieniłem tę śrubę, są te podkładki, także teraz nic nie będzie przeszkadzać i mamy odpowietrznik. Dzięki temu te lagi naprawdę pożyją 2-3 razy dłużej. Teraz można sobie zamontować te takie z klikiem odpowietrzniki i zawieszenie naprawdę będzie działać długo. Trzeba przyznać, że nawet twarde te amilinium, bo musiałem wiertła nawet podostrzyć, no ale przeszło. Nie mam wiertarki stołowej, muszę wreszcie zebrać się w sobie, rozbić świnkę, skarbonkę i zakupić sobie tą wiertarkę, tylko nawet o to chodzi z taką dużą stołową, nie bardzo mam gdzie ją, już tam palicho te pieniądze, ale nie bardzo mam gdzie ją umiejscowić. No ale tak czy inaczej odpowietrznik jest zrobiony, także naprawdę teraz zawieszenie powinno 2-3 razy dłużej pożyć, bynajmniej uszczelniacze, jeśli będziemy to odpowietrzać. Wkręcamy koreczek. Ile się da rękoma. Dobra. Ja teraz założyłem tą śrubę, więc to jest na klucz 13. A tutaj cholera wie ile jest. Dobra, wypłynął klej do gwintów, wypłynął. Skontrowane tutaj jest. Trzy podkładeczki. Dobra. Można lać ten złoty miód. Ale ładna oliwka. Powiem wam, różnica w odczuciu, bo jednak trochę w tych olejach się babram, no to jednak taki olej do zawieszenia jest bardzo lepki. Bynajmniej ja mam takie odczucie. Bo czasami jak też wymieniam olej przy jakichś silnikach, no to też przecież ręce całe ubabrane. I mi się wydaje, że ten olej do zawieszeń bardziej się klei, jest taki lepki. Więcej tego filtra olejowego zostawia. Czy filmu olejowego. Ja tu nigdy nie wiem, jak się na co mówi. Dobra, będzie, Andrzejku. Niech to pozasysa troszeczkę. No tak to chyba nie zaś się. Trzeba pougniatać. Dobra, teraz odpowietrzniczki są. To można to zrobić po ludzku. Nie trzeba za każdym razem po prostu tę śrubę odkręcać, tylko odpowietrznik się poluzuje i będzie gitara. Także taka to jest regulacja. Dziura na pręta. Dobra, tu mam wszystko skontrowane. Tak. To jest jednak odpowiedzialność, żeby się komuś nie rozsypało w terenie.
Także ja oglądam to wszystko 3 razy, za czym po prostu to wyślę. Bo nie chciałbym, żeby ktoś miał do mnie pretensje, albo żebym miał kogoś na sumieniu. Także myślę, że aż 2-3 razy więcej czasu spędzam przy tym, niż powinienem. Ale przynajmniej mogę spać spokojnie. Ktoś tu zdziabał te korki, kurde, bo by było w stanie idealnym. Tamten drugi jest idealnie, a tutaj ktoś poddziabał. Albo takie wyszło, bo widziałem już, powiem wam szczerze, że widziałem z fabryki już, jak wychodzą naprawdę, znaczy z fabryki, no nie wiem, jak to tam przypłynęło, czy było złożone, ale już u właściciela, że wygląda źle. Tak to jest z tymi naszymi allegrowymi sprzedawcami. Dobra. Dobra, najwyżej na motocyklu jeszcze troszkę dokręcę, ale tu jest o-ring, tego nie trzeba jakoś, nie wiadomo jak na siłę, czy... Tu ma po prostu trzymać i tyle. Dobra, trzeba to troszkę pougniatać. Dobra. Aż olej wyrzuciło przez odpowietrznik. Znaczy, że się wszystko ładnie rozprowadziło. Jeszcze pouginam na motocyklu, zmienię o-ringi i robota zrobiona. Aha, no pomyć wszystko jeszcze. Ściągnę tutaj uszczelniacze, tak jak tam macie ten pyłowy, kurzowy. Wyczyszczę wszystko i między nie nałożę jeszcze smaru kajaba, żeby tam wyłapywał piasek, nie przepuszczał brudu do góry. Takie coś wymyśliłem. Bo moim zdaniem ten motocykl za bardzo opadał i zobaczcie, tutaj sprężyna dotyka tego kapsla, korka, a tutaj są podłożone podkładki, wymieniona jest też inna nakrętka i teraz tak to wygląda, o tyle jest napięta sprężyna. Możecie sobie porównać. Jeszcze zobaczę, jak to będzie się na motocyklu zachowywać, czy nie odjąć tych podkładek, czy... No ale według mnie już widzę na sucho po samej pracy zawieszenia, bo w tej już wymieniłem olej, że jest dużo, dużo, dużo lepiej i jestem pewien na 99%, że ten motocykl nie będzie tak opadał. Minus, że jeśli ktoś jest niższy, ma koło 1,70 m, 1,72 m, no to może niekoniecznie mu taka opcja pasować, bo ten motocykl z przodu na pewno będzie stał dużo, dużo wyżej. Także jest to opcja bardziej dla cięższych zawodników albo wysokich. Bo wiadomo, że pod wpływem ciężaru, masy jak siądziemy, no to te zawieszenie troszeczkę się ugnie. No ale zobaczcie, tyle jest napięta sprężyna. Myślę, że tu jest około 4 cm. Jeszcze dwie takie podkładki na siłę by weszły, żeby to jeszcze bardziej napiąć. Ale myślę, że tutaj właściciel jest w takiej wadze praktycznie jak ja. Także będę ustawiał mniej więcej tak jakby pod siebie, więc powinno być to idealnie. I teraz, przez to, że mamy tutaj tą śrubkę, nakrętkę, mogłem zrobić odpowietrznik. Czyli teraz jest przewiercony na wylot i tutaj bez najmniejszego problemu teraz można zamontować te odpowietrzniki z klikiem, no albo tą śrubkę miedzianą wkręcać i wykręcać, żeby odpowietrzyć lagi. Ale teraz już są z prawdziwymi odpowietrznikami. Bo tutaj przy tej konfiguracji, nawet jakbym wywiercił na ten odpowietrznik, no to zobaczcie, tutaj sprężyna dochodzi i trzeba by było tak ustawiać, żeby ona nie zasłoniła tej dziurki na wylot. Co może być, no nie wiadomo, no jeśli ten kapsel ja będę wkręcał w lagę, no to teraz mogę to powiedzmy ustawić, ale jeśli ja zakręcam ten kapsel tutaj do dolnej części, no to ja nie wiem, czy ta sprężyna się nie przesunie i znowu tego nie zasłoni, także mogłoby to działać, a mogłoby to nie działać. Tutaj jestem na 100% pewien, że odpowietrznik będzie działał. Także możecie sobie porównać napięcie wstępne sprężyny. Zobaczcie, tutaj znowu trytka do góry. Bierzemy pod sam uszczelniacz i teraz zobaczymy, jak siądę, czy zawieszenie opadnie tak jak wcześniej, jak to będzie wyglądać po serwisie. Pakuję się na furę i teraz tak, pod moim ciężarem, tam jak wstawałem, no to widzieliście, gdzie się trytka przesuwała i o ile opadał motocykl. Teraz wstaję i tak to wygląda.
Jest różnica, co? Teraz pokażę Wam, jak było. A teraz widzicie, jak jest. Zobaczcie, jak teraz zaraz pracuję. To, co słyszycie, to nie tam nie stuka, tylko opieram się nogą o stojak, bo tak to bym rypnął przecież, nie? Kurde. No jestem ciekawy, jak to będzie czuć w terenie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem ciekawy, jak to czuć w terenie. No oczywiście nadal jest lekki opad motocykla, czekajcie. Tu mamy krytę. Teraz zobaczcie, podnoszę motocykl najwyżej jak się da do góry. No ale to jest taki, a wcześniej to było naprawdę no niedobrze. Także myślę, że te 2 cm. No myślę, że tu będzie 2 cm, 2,5, maksymalnie 2,5 cm tego opadu motocykla, to nic zmienia. No a wcześniej to było z 2 razy tyle i jeszcze jak siadałem na motocykl przy mojej wadze, no to tyle od razu gdzieś zapadały się lagi. Teraz nie ma tego efektu. Także napięcie pomogło z podkładkami, sprężyny, no i olej. Czuć, że to teraz nie tylko sama sprężyna działa, oczywiście nadal jest miękko, no ale czuć, że to tłumienie jakieś jest, bo wcześniej to było mięciutko, no ale te pierwsze 10 cm to w ogóle nic, po prostu jakby na samej sprężynie to działało. Myślę, że teraz to będzie taki kompromis między komfortem a jakąś szybką sportową jazdą, czy nawet gdzieś jakby poskakać, to myślę, że też nic nie będzie się działo, zwłaszcza, że to zawieszenie potrafi pracować w calutkim tym zakresie. Dopiero jak tutaj uszczelniacz dotknie, no to laga dobija. Moi drodzy, lagi na Alfonsa założone, także już jest wszystko poskręcane, wyczyszczone. Także jak widzicie na filmie, zawsze warto, jeśli ktoś ma jakąś tam wiedzę i narzędzia, żeby coś pogrzebać przy zawieszeniu, poprawić, bo można uzyskać naprawdę fajny efekt. Gdyby jednak ktoś nie czuł się na siłach, no to zawsze może się ze mną skontaktować. Także coś pomodzimy, ustawimy, dobierzemy jakiś olej pod wagę, właśnie może sprężynę usztywnimy. No coś wykombinujemy, żeby to zawieszenie sprawowało się dużo, dużo lepiej i dawało frajdę. Także tyle ode mnie, trzymajcie się, piona!